Witaj się, Ancymona, jestem Mati, a w tym momencie trochę czuję się jak z dupy, ale nie o tym dzisiaj, ponieważ od wczoraj na internecie pojawiły się dwa filmy, w których Agnes, czyli była dziewczyna Rafa Tusa, robi z nim to, co widzicie w tytule, czyli bierze go od tyłu sztucznym penisem. Mamy XXI wiek, mamy rok 2019 i w życiu nie spodziewałem się, że sztuka nowoczesna pójdzie aż w taką stronę. Ale poza dwoma humorystycznymi rzeczami, o których powiem na samym końcu, rzecz poważna i taka zupełnie poważna, nie że będę teraz kreował siebie i włączał smutną muzykę jak DJ Palasite. Najprawdopodobniej Rafa Tus był odurzony, wyćpany, nachlany, cokolwiek, ale jeśli widzieliście te materiały, to sami to chyba zauważycie, że coś z naszym prezesem nie jest do końca tak. Poza tym taki najbardziej prawdopodobny scenariusz to to, że Rafa Tus winny był ponoć Agnes jakieś pieniądze, on nie chciał tego spłacać, więc ona zrobiła coś, że mieć go w garści. I podobno tych filmów jest o wiele więcej. Filmy mają się ukazywać, jednocześnie coraz bardziej kończąc karierę Rafa Tusa. Chociaż z drugiej strony, jak wszyscy wiemy, jak bardzo poznaliśmy Rafa Tusa, to jest to osoba chyba na tyle silna, mam nadzieję, że jest na tyle silna, cholera, mimo że no nie lubię Rafa Tusa. No spójrzmy prawdzie w oczy, nie lubię Rafa Tusa i w tym momencie też nie będę go na siłę bronił, ale mam nadzieję, że jest na tyle silny psychicznie, że absolutnie sobie z tym nic, z tego nic sobie nie zrobi i sobie nic przede wszystkim nie zrobi. Chciałem powiedzieć, o ile sytuacja jest śmieszna. Skoro w grę wchodzi gwałt, no to sytuacja już nie jest absolutnie śmieszna i absolutnie fajna, ale ta rzecz, o której chciałem powiedzieć, to coś, co Rafa Tus chyba sam sobie zrzucił na własną głowę. W momencie, gdy on znęcał się nad Marlenką, powiedział, że to jest kaskaderka i że to była osoba podstawiona. Więc Rafa Tus, mam nadzieję, że ty również byłeś tam kaskaderem, albo że ta osoba, która właśnie jest brana przez Agnes, to jest tylko kaskader. I trzecia sprawa, w sumie nawet nie są aspekty humorystyczne. Trzecia sprawa, to nie jestem osobą, która będzie teraz rozliczała kogokolwiek, jaki ktoś był kiedyś, ale karma jednak chyba działa, nie? W momencie, gdy ty najpierw jesteś bardzo złą osobą dla jednej osoby, to później przychodzi jednak taki nagły zwrot akcji w twoim życiu, że najpierw dymałeś ty kogoś, a później ktoś dyma ciebie. Dosłownie i w przenośni. Szczerze powiedziawszy, to mam w dupie, ile ten materiał będzie trwał, ale poza tymi wszystkimi słowami, które już powiedziałem, które zwróciły mimo wszystko waszą uwagę, chciałem powiedzieć wam jedną bardzo ważną rzecz. Żebyście jednak troszeczkę nie przesadzali z tymi wszystkimi komentarzami. Żebyście wszyscy nie przesadzali z tymi wszystkimi memami, ze zdjęciami przerobionymi, ze wszystkim, co obecnie teraz możecie zauważyć w internecie, ponieważ w momencie, gdyby coś stało się Rafa Tusowi, to może zrobić się nieprzyjemnie. I nie tylko dlatego, że później ktoś może do was pisać albo wyciągać konsekwencje z tego, co robiłeś w tym internecie związanego właśnie z Rafa Tusem, tylko sam przed sobą, wiesz. Gdyby coś stało się Rafa Tusowi nagle po tej całej sytuacji, to może ci trochę to w głowie namieszać, nie? Rafał, a co bym zrobił na twoim miejscu? Dałeś nam się poznać jako ten artysta. Jako ten artysta sztuki nowoczesnej. Ja jako ja, gdyby u mnie coś takiego wynikło, to ja bym zniknął z internetu. Dosłownie wykasowałbym wszystko, nie wchodziłbym w internet przez najbliższe pół roku i już nigdy bym się na nim nie pokazał. Natomiast jeśli chodzi o ciebie, Rafał, to najprawdopodobniej zaraz zrobisz streama, na którym co 100 zł będzie nowa, gorąca ciekawostka o Agnes, a później wejdziesz jeszcze na show-upa i zarobisz jeszcze więcej pieniędzy, bo ja jestem tylko głupim typkiem z internetu, który tylko się wymądrza, a ty jesteś prawdziwym rekinem biznesu. Tyle ode mnie. Wybaczcie oświetlenie, wybaczcie piwnicę. Pamiętajcie, o co złego to nie ja. Trzymajcie się, cześć i bye.